Siema, ja jestem Shredder, a to jest LOL. Tak, chcę zobaczyć, jak to będzie wyglądać mniej więcej. Między innymi, jak będzie się prezentować. Po prostu, jak to będzie wyglądać. Czy nie będzie. O, panie, 5 minut czekania na mecz. Czy nie będzie to w żaden sposób nudne i czy będzie to dobrze widać? Jak nie będzie dobrze widać, to powiecie mi, co zrobić. Po prostu chcę wiedzieć, jak to wygląda, ok? Przy okazji też chcę się trochę pochwalić skinkami. Mam sobie na przykład takiego trasha. I tak, gram na polskiej wersji. Grałem na angielskiej, ale musiałem reinstalnąć i coś się skopało, a nie chce mi się ten. W sensie, nie, że mi się nie chce, że jest błąd sprzętowy, tylko nie chce mi się, że jestem leniem. A, bo to jest ten. No, mam jeszcze ta. To jest jedyny mój kupiony skin. Bo był w tym, w moim sklepie. Ale no, nie żałuję. Bo uznałem, że za maturę i za to wszystko to coś mi się od życia należy. Bo maturę bez zbędnej skromności powiem, że napisałem dość dobrze. I to tak naprawdę dość dobrze. W sensie, no, parę stówek tam było, ale powiem tak. Tak naprawdę nie. Nie liczy się to, jaki macie wynik, tylko czy zdaliście. Bo tak naprawdę, jak zdaliście, to spoko, to już jest połowa sukcesu. Jak chcecie iść na studia, to sobie bierzecie jakieś inne te. A jak nic nie ma, to. To po prostu macie papierek. Nie wiem, takie jest moje podejście do tego. Jakby punkty to tylko liczba i tak dalej. O nie, przypomniała mi się jedna historia. Słyszałem o tym na filmiku, nie. Nie widziałem tego na. Znaczy, nie widziałem tego konkretnie, tylko słyszałem o tym na filmiku. Jeden gościu napisał, że wiek to tylko liczba. Drugi na to, więzienie to tylko budynek. Trzeci zaś na Harambe to tylko goryl, a wszyscy inni. Ej, nie przesadzaj! Dobra. Czym ja se tu mogę zagrać w tym meczu? Myślę, że wezmę coś, czym zbytnio nie umiem grać. Tak, for lols. Myślę, że sobie wezmę Renę. Bo jest to dość fajny champion, a chyba troszeczkę niedoceniany. O, jest Mekord. A no teraz się wszystko. Aha, na bota mnie wywaliło, ta? San Wukong 911. Ciekawy jak ten. Jaka jest szansa na to, że będzie grał właśnie tym. Wukongiem. Na wsparciu mam Sonę. Nie lubię grać przeciwko jastrzębu. Na głupotę nie ma lekarstwa. Na głupotę nie ma lekarstwa. Dobra, zobaczymy, co weźmie ta koleżanka. Dark Harvest to. Okej, okay, ciekawe, czy weźmie Heal'a i czy Ignite'a. Co to było? Nie wiem, czy to było słychać, ale. Aha, wzięła tego. Nie wiem, czy to było cholipka jasna słychać. Serio?
w rzece krwi rozkwitam niczym kwiat o poranku. Teraz, gdy zacząłem nagrywanie. No, w końcu. O, sztyw żyć, okej. Tak się zająłem tym borowaniem zębów, że nie zauważyłem, że Sona se zmieniła na Ignite. Nieważne. Ignoruj to. Okej, Timon ma dobre runy, Secior ma dobre runy, Rengar ma chyba dobre runy. Nie wiem, nie grałem Rengarem, ale ma mojego ulubionego skina. Varvol... no kłóciłbym się. Fizz ma dobre, Akali... chyba ma dobre, Jin ma dobre... OEM, Ziggs. Ty, a ja mam pancerz. O. Dobra. Przeżyjemy. Nie będą mogli nas zabić, jak będą martwi. Jeszcze bym sprawdził, jak to wygląda z maestrią. Chciałbym powiedzieć, że jest dobrze. Ale nie do końca jest dobrze. Aha, jakby nie śmiejcie się z moich skilli na ADC-ku, bo prawie nie gram ADC-kami. Jedynie z przyjaciółką. Okej. Okay. Regnur idzie na ten. Regnur. Regnur! Okej, okay, on poszedł zostawić Warda. To przy okazji zmienia sobie na soczewkę. Ten na szczęście nie pilnuje wieży, tylko trochę wyszedł. Ten z jakiegoś powodu pilnuje. A nie, dobra. A nie, dobra, wszyscy stoją normalnie. Jen, te maczety Rengara wyglądają w tym skinie jak tasaki tego, Dravena. I co mogę opowiedzieć tak, żeby nie było nudno? Mogę opowiedzieć o... o irytującym sąsiedzie. Dobra, już po prostu chciałem wykorzystać do końca ten magazynek. Spust naładowanej broni, szepce, zachęca. Okej, dobra, myślałem, że czegoś nie złapię. Fajne to było. Nie mogę już żyć bez euforii występu. Czemu Soraka w ogóle wzięła pierwsze Q, a nie W? O! Dobra. Ej, idealny mecz na ten, na treningowy, na trening, jak to wygląda. Więc... czekaj, kogo? Seta nie było. Więc co?
Napiszcie, jak to wygląda mniej więcej, co mam zmienić, czego nie zmieniać i bajo. Siema, ja jestem Shredder i cóż, witam was znów w Minecrafcie. Trochę sobie pochodziłem, na północ głównie, tu mam bazę i tu sobie pochodziłem. Nie było tu nic ciekawego, szczerze to było tylko chodzenie. Nawet jakbym pokazywał to, to nie miałem żadnych tematów na mówienie, więc by... No, skąd? Więc byłoby to no, dość nudne do oglądania, przyznam szczerze, i może bym sobie odpalił stoper. Cyk. A ty jest... No. Okej, są goście od tego. Jest pył. O. No facet! O, pewnie, jeszcze creeper. W gratisie. Ciebie to już nawet nie liczę w równanie. Bluebells? Okej. I co jeszcze mogę powiedzieć? Nie chciałem po nim postawić. W swoim materiale, który nagrałem przed chwilą z... I były sobie te. Były sobie zbiory. O. To nie. O. Mówiłem, że opowiem historię, ale nie opowiedziałem jej w końcu, ponieważ mecz się skończył. Chciałem wam mianowicie opowiedzieć o postaci, którą ja oraz moi znajomi lubimy nazywać Neandertal przez to, jak ogarnięty jest. To sobie mogę wyrzucić. Nie! Taka pierwsza lepsza sytuacja. Nie wiem, czy wiecie, czym są maszyny wirtualne. Dla tych, którzy nie siedzą w informatyce, powiem, że to takie jakby komputery w komputerze, na których można sobie testować różne programy i tak dalej. No. Ale tą właśnie... informatykę, bo to były zajęcia informatyczne, bo nie wiem, czy ktokolwiek z obecnych na tym kanale wie, ale z wykształcenia jestem informatykiem. Po prostu były dwie grupy i grupa druga miała... Co to jest? Co to jest? What the? To strzela gaz! Ała! To tych creepów się tyle namnożyło, czy on je jakoś mnoży? Ała! Dobra, opowieść zostawię na kiedy indziej. Ponieważ... Co to jest? A! O, mogę odbijać jego kulę jak gasta. ‘450 życia, co?
Nie żyje! Ale co to było? Tej, what? Okej, dobra! Ej, mamy content! Jak mamy content, to ja jestem content! Dobra, to... Opowieść poczeka trochę dłużej, ale uwierzcie mi, warto. Dobra, tu jest. Pokonam cię! Jest! Pokonałem go! Jo! Ale jak ta wioska wygląda? Jak to wygląda? Czekaj, a nie ty. Tu w ogóle jak to wygląda? Tak więc mieliśmy bossa, panie i panowie. Mieliśmy cholipka jasna bossa. Ale dobra. Na czym ja skończyłem? A. No i ta grupa nie moja miała w sali, która była od nauczyciela, który uczył naszą grupę. No i tam z nim ogarnialiśmy głównie Linuxa i tak dalej. Ja jako, że pani, która uczyła tę drugą grupę, bo powiem tak, ta druga grupa była trochę w tyle za nami. I po prostu... ja sobie nie pamiętam, czy tam oglądałem anime, czy tłumaczyłem, ale coś tam takiego robiłem. I podchodzi do mnie nauczycielka. No to ja już pierwsza reakcja, stresior, że ten. Że zaraz dostanę ochrzan. Ale ona mówi, żebym poszedł pomóc temu. Pomóc koledze. Będę go nazywał Neandertal, żeby nie ujawniać jakichś danych personalnych. No to tak, podchodzę do niego, w sensie do stanowiska, na jakim on był. No i tak wpisuję hasło. Nie działa. Drugi raz, bo może się machnąłem. Nie działa. Trzeci raz, tak już jak typowy boomer na przyciski. No nie działa. Ja sobie myślę, nie no, ja się musiałem rąbnąć. Ewentualnie, no i potem mi przyszła najlepsza... jakby to powiedzieć, porada informatyczna. Wyłącz i włącz. Więc po prostu wyłączyłem jego maszynę wirtualną. I zobaczyłem, że odpalił nie te, co trzeba, bo w tej samej sali mieli ekonomiści, czy ktoś taki. Jak ja to ogarnąłem, to po prostu nie, że się położyłem ze śmiechu. Serio? Nawet podczas LOLa? Nawet podczas Minecrafta? Typie! Semo... Dzięki, facet!
Wiecie co? Może tego Lola i ten. I Minecrafta wrzucę po prostu w jedno nagranie. Bo jak to ma tak wyglądać, to nie ma sensu. Miałem dzisiaj nagrać dwa filmy, ale no widzicie, że troszeczkę się nie da. Więc po prostu będzie chyba 15-minutowy odcinek. Dzięki wam za oglądanie i trzymajcie się.